Proszę mi powiedzieć, co pani najbardziej przeszkadza teraz, na ten moment, w tej bliźnie. Przeszkadza mi to, że ta blizna jest twarda, jest sztywna i bardzo jest wrażliwa. Aha. Czyli ma ona wpływ na to, jak pani mówi, uśmiecha się, po prostu jest takie uczucie ściągania. Tak. Mhm. No to z tym sobie popracujemy. Blizna nie ma aż takiego bezpośredniego jakby wpływu na czerwień wargową, ale myślę, że warto by było zrobić i zacząć od mikropunktury, przynajmniej ze 2-3 zabiegi. Potem można już wdrożyć mikropigmentację, tak, w celu, taką rekonstrukcyjną, no i ewentualnie na koniec medycyną estetyczną. Jeszcze podrasować ten wygląd. No, także myślę, że taki byłby plan dla pani. No. Na koniec nakładam pani gen faktor, bo on przepięknie jakby moduluje stany zapalne, to jest jedno, a dwa, że będzie nam dokańczał proces, czyli to, co ja zainicjowałam tutaj w skórze mikropunkturą, to podbije nam jeszcze efekt. Najważniejsze, żeby teraz 12 godzin nie myć tego obszaru, ani niczym nie smarować. Pić więcej wody.